Hail Satan. Może to na początek. Propagujemy satanizm. Czekaj, jeszcze to. Nie zacznijmy od tego, że dlaczego do Radka dzieci nie chcą przychodzić po cukierki. I już mamy rozbiegówkę. A, ruszanie rękami, tak. Ruszamy rękami. Witam w Januszach w nowej formule, czyli raz na dwa tygodnie. Dynamicznie. Dwa odcinki miesięcznie. 26 odcinków rocznie. Dlatego, że nikt nie wie, kiedy będziemy. Następnie. I trzeba zaglądać codziennie. To ja rozumiem, że miałeś, Radku, jakieś przygody w trakcie Halloween, że dzieci nie chciały przychodzić po cukierki. Nie chciałem wołać za dziećmi, że chodźcie tutaj, bo mam dla was cukierki, bo stwierdziłem, że to będzie trochę niezbyt fajne. Zwłaszcza, że odkąd jest zimno, chodzę we flayersie, także zupełnie nie powinienem. Po domu też? Nie, po dworze tylko, więc nie powinienem wołać. Mieszkacie na dworze? Za dziećmi. Tak. Okay. Czy na dworzu? Na dworzu. Jak to się na polu. Kieleckiem. Na polu mieszkamy. Ja się w ogóle nie dziwię, że dzieci się boją przychodzić do domów. Bo nie ma na przykład takiego rozwiązania, że nie wiadomo, kto w tym domu umarł, jak chcesz potem taki dom kupić. Czy to zbyt dosłowne wprowadzenie najlepszego startupu? No dobrze. Zaczęliśmy mrocznie. Dobrze, no takie echa, taki echa Halloween. Echa Halloween. To oczywiście wiadomo, w Polsce to może, w Europie to może mniej, ale w Stanach okazuje się, że jest to duży problem, że ludzie naoglądali się różnych seriali, gdzieś muszą kręcić wszystkie te horrory, gdzie umiera stara indiańska dusza. I później poltergeist. I potem poltergeist straszy wszystkich. Więc tak naprawdę powstał, z tego zrozumiałem, nowy startup. Tak, nie taki nowy. Nie taki nowy. Dietinhouse.com. TM. I za bodajże niecałe 12 dolców, to jest chyba jednorazowa opłata, możesz sprawdzić, czy w tym domu ktoś umarł. Nie wiem, czy podają przy okazji również przyczynę śmierci, czyli na przykład w tym domu mieszkała komuna metamfetaministów, którzy przedawkowali preparat. Tak, halupiarze. A nie, to heroina. To heroina, halupiarze. I popadali, czy o co tam chodzi. W każdym razie można się dowiedzieć, czy dom, który chcecie kupić, na przykład Detroit, znaczy właściwie tam to nie ma co sprawdzać, na pewno ktoś w nim zginął, ale poza Detroit. Amerykański przemysł samochodowy głównie, tak, marzenia. Można sobie sprawdzić, czy w takim domu ktoś zmarł i po prostu adres. Czy są zamordowane, czy popełnił samobójstwo z przyczyn naturalnych, czy może wypadek pozbawił go życia, zabrał go z tego łespadołu. To znaczy, najlepsze jest to, że w tym raporcie dostajesz też wpisy z Sex Offender Registry. Tak. Czyli możesz się na przykład, możemy się dowiedzieć na przykład, czy w danym, w bliskości tego domu występują zarejestrowani w ogólnokrajowej chyba bazie sex offenders, jak to będzie po polsku? Jakby osoby skazane za przestępstwa na tle seksualnym. Możesz się dowiedzieć, na przykład twój sąsiad, dwa domki obok jest właśnie skazanym prawomocnym. Właśnie, możesz się dowiedzieć, dlaczego do sąsiada nie przychodzą dzieci na Halloween, a przynajmniej powinny, po cukierki. Na przykład tak. Możecie się też dowiedzieć, czy wasz dom padł ofiarą pożaru, bo to jest bardzo ważne, to znaczy, czy konstrukcja jest w miarę jeszcze stabilna. Może tego nie być widać. Może tego nie być widać, wystarczy pewnie długo wietrzyć, odmalować i przybić troszkę tapet, więc nawet to meth activities, to możecie się dowiedzieć, czy tam było wyrabiane, czy tam była tylko melina, czy tam... Czy punkt przeładunkowy. Jest to w ogóle fantastyczny startup. Ciekawe są zdjęcia, na przykład te wszystkie osoby chodzące w samych majtkach. Jezu, mam nadzieję, że nie. Może. Także tak, jeżeli chcecie połączyć Breaking Bad i American Horror Story, to jest to idealne narzędzie. Ewidentnie aplikacja dla was. No dobrze, ale niewątpliwie, jak już mamy taki raport, to na pewno warto byłoby potem coś z tym zrobić. Na przykład jak ten raport kupiliśmy po tym, jak kupiliśmy dom, to warto byłoby mieć takiego na przykład prawnika, który jest w stanie dochodzić naszych roszczeń. I na przykład powiedzieć, że nie wiedzieliśmy, że zostało coś zatajone. Tak, że w złej wierze nam sprzedano. A my kupowaliśmy w dobrej wierze. Tak, i oczywiście też w dobrej wierze powinniśmy temu prawnikowi zapłacić. I okazuje się, że to jest kolejny problem, że robotyzacja jeszcze nie dojechała prawników na tyle, automatyzacja na tyle, na ile byśmy chcieli. I bardzo często amerykańscy prawnicy, czy w ogóle prawnicy, biorą za mało pieniędzy za swoje usługi. Och, no. Nie wiem, kto, co na to reforma polskiego systemu sądownictwa, ale ktoś sobie otwarcie zadał, zawodów prawniczych. A ktoś sobie zadał nawet trud i policzył, że to jest 10% mniej
niż powinni za te billing hours, czyli za te godziny, za które się podlicza klienta. I to jest wielki problem dla prawników. Oni więcej czasu, rozumiecie, spędzają na prowadzeniu tych rozpisek w Excelu, że tu przez 7 minut pisałem, nie wiem, pismo procesowe, więc musi jeszcze siąść i wpisać, ile minut pisał pismo procesowe, niż się zajmują sprawami swoich klientów. I jest to dramat, co widać, w Stanach jest dramat. W ogóle w Polsce też widać. Nie ma prawników, nikt nie chce być prawnikiem, prawnicy przymierają z głodu i bardzo wielu ich widziałem w San Francisco śpiących pod budynkami i mówili, że Sądem Najwyższym. Proces za jedzenie, sprawa za jedzenie, więc jest to straszna rzecz, więc co zrobili? Stworzyli startup, który automatyzuje ten proces, jak żeby inaczej. Przy pomocy oczywiście hitu ostatniego sezonu czy dwóch, czyli sztucznej inteligencji. Czy jest to na blockchainie? Nie, ja myślę, że blockchain to jest pieśń sprzed 2 lat, już nikt nie używa blockchaina, teraz wszyscy klikają w sztuczną inteligencję. AI po raz kolejny. AI po raz kolejny. No jak działa ten startupik? Ten startupik będzie sobie, nie wiem, coś... Bo jak to działa, że on łapie co 6 minut tak naprawdę? Jaki tam jest Nie mam pojęcia, jak ma działać, ponieważ nigdy nie wypełniałem takiej formatki z timesheetem. Kiedyś dawno, dawno temu, jak pracowałem w koreańskiej pewnej firmie, to próbowali, ale zaczęliśmy posuwać sprawy do absurdu. Z której Korei była ta firma? Z tej Korei Prawilnej. A, z północy. To jest, nie mogę mówić o działalności tej firmy na terenie Polski. Rozumiem. Handlowaliśmy głównie sprzętem rolniczym. Czyli Lamborghini. Takie różne. Koreański Lamborghini. Koreański Lamborghini. W każdym razie, Lamborghini. Tam przez 2 dni prowadziliśmy timesheety i okazało się, że to jest nie do przerobienia, ponieważ więcej czasu naprawdę spędzaliśmy na wpisywaniu, jakby, że od 11.15 do 11.19 wypełniałem karty pojazdów. Więc zarzuciliśmy ten temat, ale okazuje się, że to jest problem, więc AI. AI, Ping i już dostajesz więcej hajsu. I mają Ping? Bardzo ładne logo, bo jest kotek ze stocha. Kotek z takimi wielkimi ktoś pinglami. Ktoś wkleił pingowe okulary. Ale okulary są takie naprawdę jak Elvis, nie, jak Elton John. Tak. Jak Elton John. Oraz w ogóle te okulary wyglądają, jakby ktoś je kotu wkręcił śrubami w głowę, tak z boku. To będzie widać gdzieś tutaj. Może to jest jedyny sposób, żeby sfotografować zwierzę z takimi okularami. Kota, tak. Więc sztuczna inteligencja i startup Ping i oni będą sobie teraz zliczać, ile czasu pracowali dla dobra klienta, bo oni pracują tylko i wyłącznie dla dobra klienta. Czy algorytm będzie zliczał? Tak, wystarczy wcisnąć Enter i algorytm policzy, że... Czy to jest steampunkowy kod, bo ma takie okularki wkręcone tymi śrubami? Możemy uznać, że jest to steampunkowy kod. Powinien mieć jeszcze cylinder. A, tak. No dobrze. Fantastyczny startup. A na pewno taki prawnik przyda nam się, jak będziemy chcieli skorzystać z następnego hitu osobistej mobilności. Transportu osobistego, przepraszam, osobista mobilność to brzmi jak coś, co ktoś, kto wyszedł z głębokiej otyłości, może powiedzieć o sobie, odzyskałem swoją osobistą mobilność. Zrzuciłem 180 kg i mogę chodzić. Tak jest. Oraz widzę różne rzeczy swoje, stopy na przykład. Zacznijmy od stóp, nie idźmy dalej. Mówisz o jetpackowym motocyklu? O jetpackowym motocyklu, dokładnie, bo wiadomo, no już jakby ulice w miastach są tak zatłoczone, chodniki, na chodnikach królują hulajnogi albo rowerzyści ubrani w lajkrę. Nie da się już. Jakby nie każdy może latać helikopterem Ubera albo mieć helikopter, jak mieszka w Indiach i jest miliarderem, więc może coś takiego gdzieś po środku. No, i na to znalazła się odpowiedź. Po środku? No dobrze, no załóżmy, że po środku. To jest moje tutaj Jetpack Aviation. Jetpack Aviation Races. Który zebrał, uwaga, całe 2 miliony. To nie jest tak dużo, bo Ping... Nie, oni mają... Ja w ogóle byłem w szoku, że zebrali całe 2 miliony i zarzekają się, że za 2 miliony dolarów są w stanie wyprodukować działający prototyp. Ja uważam, że to jest bardzo tanio, właściwie za grosze. Tak, zwłaszcza, że Ping dostał 13 milionów na rozwój, żeby pomagać prawnikom w
zbieraniu hajsu. To znaczy, niby to nie jest ich pierwsza tego typu inwestycja, w sensie jetpack już robi jetpacki, ale umówmy się, działający jetpack, który dźwignie człowieka, tak. Zresztą już podpisali kontrakt z armią, że do przenoszenia żołnierzy i ładunków na krótkie dystanse, no ale jetpack, który dźwignie człowieka, to jest chyba trochę inna klasa problemu niż jetpack, który dźwignie motocykl, który no, waży trochę więcej niż człowiek. Tak, jestem tutaj jakby obietnica marki, obietnica tego startupu jest taka, że stworzy działający prototyp, który będzie mógł teoretycznie osiągnąć ponad 400 mil na godzinę. Co może pójść źle przy takiej prędkości? Ile to jest 160 km? Tam się mnoży czy nie? Dzieli? Się mnoży. To jest absurd. A to się mnoży? 400 mil na godzinę to jest jakieś 600 km to na godzinę. Chyba ludzi by nie trzeba śrubami przykręcać do tego siedzenia. Ja nie wiem, jak oni to i sobie... tylko dodaje okulary. Ja nie wiem, jak oni to sobie wymyślili. To znaczy przy tej prędkości, jak będzie nawet owiewka, to i tak cię jest w stanie oskalpować pęd powietrza. Zderzenie z czymkolwiek, z ptakiem nawet przy 400 milach na godzinę, to podejrzewam powoduje krótki lot taki w korkociągu skoro ku ziemi. Pod Białymstokiem nie byli w stanie zbudować lotniska, bo gęsi mają lądowisko, no to co dopiero... Tak. Znaczy obietnica jest fantastyczna. W takim kraju jak Polska, gdzie jest tyle, chciałem powiedzieć pingwinów, w sensie gołębi. Gołębi. Latających pingwinów. Pingwiny nie widziałem, latają. Latają pingwiny na Madagaskarze. Okej, dobra, to być może jakieś pojedyncze odmiany. Także tak. Także już niedługo, już wkrótce do wyboru Tesla, która wjeżdża automatycznie w te słupki. Tak, podjeżdża pod ciebie. Podjeżdża pod ciebie, ale na autostradzie jest w stanie zabić się wjeżdżając w betonowe słupki. Ewentualnie Hyperloop, który dowiezie nas do centralnego portu komunikacyjnego, albo jetpack, który można się ścigać z samolotami. Wiesz, co mnie najbardziej rozśmieszyło? Gdzie było to? Dined in house. Musi być jeszcze dined in public transport chyba. Tak. Jedyna fajna rzecz moim zdaniem w tym jetpackowym motocyklu jest jego nazwa, czyli Speeder. Na Speederach śmigali szturmowcy Imperium. Nie pamiętam, chyba w Powrocie Jedi. No tam, gdzie byli na tej wesołej planecie z Miśkami. Motocykl będzie mógł startować i lądować pionowo, czyli jak Harrier na przykład. Natomiast, co najciekawsze, będzie mógł być prowadzony manualnie i będzie można go przestawić w tryb autonomiczny. I tej opcji się nie mogę wprost doczekać. Po prostu chciałbym zobaczyć testy trybu autonomicznego. Motocykla jetpackowego, latającego. Czy myślę, że to jest chyba jedyny sposób, żeby się ludzie nie pozabijali? Albo jest to świetny sposób, żeby na przykład podgarnąć sobie trochę liści w ogródku. Za domem. Latasz w kółko, robisz wir. Ustawiasz taki, robisz taki geofencing. Ustawiasz mu. Ktoś nie widział, jak się robi geofencing, tak się robi geofencing. Tak, no tak. Palcem na zawijasz i dmuchasz i wtedy te liście i robisz takie w jedną kupę, takie tornado później opada i bierzemy to listowie, pakujemy w paczki i co robimy? I wysyłamy do ludzi, którzy odczuwają gwałtowną i palącą potrzebę posiadania liści. Bo na przykład żyją w takich rejonach, gdzie są tylko lasy iglaste. Nie ma liściastych, a chcieliby, żeby pies na przykład tak, mógł poszurał, wpaść albo w kupę liści, albo dzieci. Wiem jak. Może na przykład wychowywałeś się w rejonach, gdzie były szeleszczące liście i ci nie przeszkadzały ich szelesty i zawsze jesienią chodziłeś i bo tego traktowałeś nagle... je jako coś naturalnego. Tak, a tu nagle nic nie ma. A i wtedy można teraz na betonie. Można sobie zamówić bardzo różne boksy, takie, gdzie są listki i takie są trzy listki i więcej listków. I słuchajcie, na ten startup, na pomysł tego startupu wpadli nasi ulubieńcy, o których już mówiliśmy kiedyś, czyli goście od startupu Snowyo, czyli zimą wysyłają wam z Nowej Anglii śnieg, oryginalny, certyfikowany, a jesienią... A teraz się nazywa Ship Foliage. Czyli wysyłaj pan liście. O, w liście. O, jak ładnie. Liście w liście. Tak, to tak. I normalnie możecie dostać z Nowej Anglii liście klonowe i rozsypać je sobie na podwórku i w nich brodzić, a później wpuścić w to swojego psa. Ja nie wiem, co można dodać. Właściwie kłonie
kłonię się nisko przed geniuszem tego startupu. Słuchajcie, następną, jakby naturalną konsekwencją tego, kolejny startup, który ci ludzie uruchomią, powinien handlować, nie wiem, kurzem, ziemią? Piaskiem. Piaskiem. Kuwejskim piaskiem. Kuwejskim, albo powiem... Przepraszam, to jest świetny pomysł, Małgorzatko, siostro moja, która jesteś w Kuwejcie, to jest świetny pomysł, bo że otworzył taki biznes, wysyłajmy piasek z Kuwejtu. Piasek z Kuwejtu, bo to jest taki bogatszy. Na polskie plaże. Piasek plaże. Możesz sobie kupić w zależności od tego, co chcesz powąchać, czyli jak chcesz bogactwo, to piasek z Kuwejtu, jak chcesz zetknąć się za granicą z taką typową polskością, to bierzesz piasek z Egiptu. Ustki. Z Egiptu, bo tam są polskie strefy. Albo z Egiptu, który wydeptały polskie stopy, a jak chcesz poczuć się bardzo po polsku, to wtedy piasek z Ustki. Jaki jest najpopularniejszy teraz kurort nadmorski w Polsce? Jeżeli chcesz poczuć taki na przykład... Mielno? Poczekaj. No, Mielno też, ale tam jest chyba Hiszpanie często. Ale jeżeli chcesz poczuć taki powiew intelektualizmu, to Dębki. Dębki, oczywiście. Dębki są evergreenem, oczywiście. I chyba nawet zostały odzyskane dla ludu. Zostały trochę wyrwane częściowo z rąk warszawskiej bananowni. Więc tak, może być piasek z D. O Jezu, ile jest możliwości? To co? Zakładamy startup? No, ale już z siostrą się dogadałem przez internet. No dobrze, no to siostra będzie nam dostarczać piach z Kuwejtu. No tak. Musimy znaleźć rezydenta egipskiego. Egipskiego? Mhm. Hosni Mubarak podobno. Spoko, jeżeli szuka czasu wolnego. Jeżeli ma dużo czasu wolnego i szuka pracy, możemy go zatrudnić. I polskie tematy obstawią nam nasi ludzie z okolic Trójmiasta. Tak wielka. Trójmiasto, czyli Borków, Suków, Dareszyce. Zgłaszamy oficjalnie tutaj, to jest nasz start. Patentujemy ten pomysł. Patentujemy ten pomysł. Wrzucajcie na Kickstarter. Tak, natychmiast czekaj, tylko sklej jakąś grafikę w Canwie. No dobrze, to może na koniec jakieś spoilery. Na koniec możemy zaspoilować. Obi-Wan Kenobi, który jest teraz spoiler. Już masz Disney Plus? Mandalorian. No Mandalorian to już ruszył, to co, książka ruszył. Była lepsza? Nie wiem, czy była książka lepsza, bo nie czytam. Komiks. Mam wstręt do drukowanego. Komiks jest takim pomiędzy, bo są obrazki, a się ruszają, jak szybko przelecisz. Znaczy jak tak... Tak jest. Okay. Czy może Jokera z Korean Heartsubs? Nie, Jokera już widziałem bez Korean Heartsubs, bo byłem na tym w kinie, rozumiesz, z moją kartą ja Multipass. Też, koreańskim. No tak, najlepszym, domowym można się wyciągnąć. Koreański popcorn. Postawić sobie popcorn na klatce piersiowej i się go nim obsypać. Nie, świetny start miał Disney+. To znaczy wymyślił sobie, że odpali z mocą Mandaloriana, w sensie nowy serial, i zrobił to tak sprytnie, że nigdzie się tego nie dało obejrzeć, bo serwery nie wyrobiły. Czytałem pojękiwanie i narzekanie. To jest dowodem na to, że wszyscy chcieli to obejrzeć. Wszyscy chcieli to obejrzeć, tak samo jak dawno temu wszyscy chcieli zagrać w Diablo 3 i serwery Blizzarda nie wyrobiły. I w zasadzie za każdym razem, jak jesteście przygotowani na ruch w natężeniu X, to raczej sobie zaplanujcie, że ruch będzie w natężeniu X razy 7. Serwery padły, no, nikt nie mógł obejrzeć. Chyba, że jesteście polską produkcją Wiedźmina, to wtedy nie szansa, że... Nie, weź, że mam, mam bóle współczulne. Jakoś w grudniu. W grudniu Wiedźmin, albo w listopadzie nawet, nie wiem. Nie śledzę terminów, wiem, że jak wpadnie, to natychmiast mam obejrzeć i pisać recenzję. Zobaczymy, czy się uda, tak czy inaczej. Jest, no, Mandalorian jest super, Werner Herzog. Tak, możemy zaspoilować, że jest... Pedro Pedros gra Mandaloriana. I ani razu nie ściąga hełmu, kasku. Boże, jak on gra lepiej tym kaskiem niż Tom Hardy grał oczami Baina. Baina? Victory has defeated you. Jakieś warzywo tygodnia? Dwutygodnia? Warzywo dwutygodnia. Może to jest podwójne, co jest takie podwójne, w sensie, że mam na przykład dwa korzonki albo... poczekaj, mam, to się nazywa czarci pazur. Mówisz o czymś takim? Czarci pazur, poczekaj, diabelski pazur. Czarci pazur, tak, on super wygląda. To diabelski czy czarci? Stary, czarci pazur, no bo jesteśmy w świecie wiedźm, czarci pazur. Który pokazała mi znajoma, która jest w Bieszczadach, czy tam w Beskidzie, czy... I to jest... Pokazała na Instagramie, więc... I to jest warzywo? Czy to jest korzeń? No jest to korzeń, w sensie, a czy on można jest sobie, można sobie wydłubać z ziemi, rozumiem, można i zjeść. Można, i rośnie, wygląda tak, jakby ręce wychodziły diabła z ziemi.
Warzywo dwutygodnia i sprytne takie pętla i klamra spinająca, nawiązująca do Halloween. Tak, i można go mielić też. Działa po prostu podobno lepiej na potencję niż zmielony róg bawołu. I tak to się wytnie, także spoko. Tylko zostawimy ten czarci pazur i że no propagujemy tak. Satanizm. Hail Satan. Dziękujemy za uwagę.